Lexi, Team X. Od tego wszystko się zaczęło. Tak. Jak ty to wspominasz? Bo wiemy, że teraz już ekipa się rozsypała, gdzieś tam wy raczej nie utrzymujecie ze sobą takiego stałego kontaktu. Jak ty to wspominasz? Ja bardziej pozytywnie niż negatywnie, chociaż było czasami ciężko, ale teraz z perspektywy czasu to tęsknię za tym Teamem X, tęsknię za tym domem, za całym projektem, za ludźmi. Kłóciliśmy się dużo i było tam dużo problemów i niefajnych sytuacji, ale at the end of the day, no dla mnie to jakby to był mój cały początek i ja do końca życia będę wspominać Team X. Wydaje mi się, że dobrze, Teraz no raczej pozytywnie o tym myślę. A gdyby ktoś wpadł na pomysł, że dobra, słuchajcie, reanimujemy się, wstajemy, znowu zakładamy razem kanał, weszłabyś w to? Z tymi samymi osobami? Myślę, że tak, tylko trzeba by było się jakoś dogadać lepiej, w sensie przed rozpoczęciem tak czegoś, bo no tam sytuacja jakby z zaplecza u nas w Team X była trochę taka średnia, więc wydaje mi się, że jakbyśmy się jakoś dogadali przed tym projektem, porozmawiali, teraz już się znamy, tak? Wcześniej się nie znaliśmy. Wiemy, kto mniej więcej jaki jest, więc wydaje mi się, że bym spróbowała. Mm-hmm. A jak wyglądają dzisiaj Twoje relacje z każdym po kolei? Może zacznijmy od Stu. Ze Stuartem mam dobre relacje, był ostatnio u mnie, rozmawiamy co jakiś czas przez telefon, teraz będę jechała do schroniska tam, bo on siedzi teraz w schronisku, pomaga tam i właśnie w tym tygodniu albo w przyszłym wydaje mi się, że jadę tam. Więc zobaczę się z nim. Ze Stuartem mam dobre relacje. Z Kacprem też, teraz nam się trochę polepszyły. Teraz 5 dni nagrywek mam do Kacpra, bo nagrywamy odcinek do niego. I tam będzie też Julia. Z Julią też mam bardzo dobre relacje. Lepsze. Czyli dużo czasu będziecie razem spędzać. Z Julią często w weekendy się widzimy. Ona przychodzi, oglądamy jakieś filmy, albo nie wiem, wychodzimy, nie wiem, coś zjeść, coś takiego. Z Julią też dobre relacje mam. Z Marcinem? Z Marcinem nie mam żadnych relacji aktualnie. Nie mam kontaktu.